W Rygi jest taki skwer Biegeszowy. Czy to jest jakaś rodzina? To jest skwer Rosalii Biegesz. Rosalia Biegesz to jest moja prababcia, która brała aktywny udział w powstaniach śląskich, której wizerunek również, jej pamięć jest jakby honorowana w muzeum w Rybniku, no i której imieniem skwer, jeden ze skwerów w Rybniku został nazwany. Ale jeśli pan pozwoli, jeżeli państwo pozwolicie jeszcze na temat właśnie tutaj, pan prezydent był uprzejmy mi podpowiedzieć, kwestii współpracy. Jako członek zarządu, no to nas było wtedy czterech, to decyzje to nie podejmował dyrektor, prezes, tylko zarząd. Tak, takie są zasady wynikające z kodeksu spółek handlowych. Zawsze, jak tylko mogłem, optowałem, namawiałem członków zarządu, również kiedy już po prywatyzacji, kiedy mieliśmy w zarządzie Niemca, Francuza. Zawsze byłem za tym na temat współpracy z miastem. Natomiast, szanowni państwo, no i sport, i kultura, i edukacja, że wspomnę kampus, że wspomnę tamtejsze sukcesy rybnickich żużlowców. Choćby te dwie dziedziny, to one są o wspólny zakup wozu bojowego do straży, Państwowej Straży Pożarnej. To były działania, w których brałem aktywny udział i do których innych członków zarządu namawiałem. I jeszcze powiem tak, ta inicjatywa prezydentów miast, ona mi bardzo odpowiada, bo zawsze byłem zwolennikiem jak najwięcej uprawnień dla samorządów. Uprawnień, ale uprawnień, nie obowiązków, bo obowiązki to niekoniecznie za obowiązkami idą pieniądze, jak pan prezydent dobrze wie. Natomiast uprawnienia to są obowiązki, ale i pieniądze, które są kierowane na realizację tych uprawnień. I ta intencja samorządów mi bardzo zawsze odpowiadała. Dlatego nie ukrywam, ta propozycja prezydenta Frydalego była dla mnie wyróżnieniem, bo co dużo nie mówić, Rybnik ma 130 tysięcy mieszkańców, wielu z państwa uważam bardziej godnych ode mnie, żeby dostać taką propozycję. No pan prezydent Frydale wybrał mnie, może dlatego, że już nie pracuję. Państwo jesteście ciągle aktywni zawodowo. Ale ta propozycja bez wahania została przeze mnie przyjęta właśnie dlatego, że ta inicjatywa, założenia tej inicjatywy docelowe, one są takie, jak ja to czuję, jak powinno być.